Zróbmy sobie jeszcze jedno zadanie na prawdopodobieństwo zdarzeń zależnych, mianowicie takie. W worku mamy 4 monety, 3 z nich są niesymetryczne, dla których szansa wyrzucenia reszki jest równa 45%, pozostałe są symetryczne. Losowo wybieramy jedną monetę z worka i podrzucamy ją 4 razy. Jakie jest prawdopodobieństwo wyrzucenia orła 4 razy z rzędu? Czyli znowu mamy takie losowanie, które składa się z 2 etapów. Najpierw losujemy monetę spośród monet różnych typów, a następnie tę monetę podrzucamy i patrzymy, czy wypadł orzeł, czy reszka. I tutaj akurat mamy prawdopodobieństwo liczyć tego, że 4 razy z rzędu wypadnie orzeł. No to znowu zróbmy sobie drzewko prawdopodobieństw, czyli rozdzielimy to na 2 przypadki, ponieważ w pierwszym etapie wylosujemy jedną lub drugą monetę. Czyli powiedzmy, że tutaj będzie przypadek, kiedy wylosujemy monetę niesymetryczną. No i ona ma prawdopodobieństwo 45%, że wypadnie reszka. I co za tym idzie, 55% prawdopodobieństwo, że wypadnie orzeł. Natomiast moneta symetryczna, no to jest uczciwa, symetryczna moneta, czyli 50% szans na to, że wypadnie reszka i 50% szans na to, że wypadnie orzeł. Dobrze, a teraz jaka jest szansa na to, że wylosuję monetę symetryczną, a jaka jest szansa na to, że wylosuję niesymetryczną? No jest tylko 1 symetryczna i 3 niesymetryczne. Czyli tutaj szansa będzie 3/4, a tutaj szansa będzie 1/4. Dobrze, teraz zajmijmy się w takim razie pierwszym przypadkiem, że mamy monetę niesymetryczną. Jakie jest prawdopodobieństwo, skoro już wiem, że moneta jest niesymetryczna, to jakie jest prawdopodobieństwo tego, że 4 razy wypadnie orzeł? No to musimy po prostu pomnożyć przez siebie prawdopodobieństwo wypadnięcia orła 4 razy. Prawdopodobieństwo orła musimy pomnożyć przez siebie 4 razy, no bo te 4 losowania są od siebie niezależne, więc ich prawdopodobieństwa po prostu mnożymy. No ale musimy jeszcze uwzględnić to prawdopodobieństwo. Teraz pytamy, jakie jest prawdopodobieństwo całego tego ciągu zdarzeń. Czyli jakie jest prawdopodobieństwo tego, że wylosujemy niesymetryczną monetę i wypadnie orzeł raz, i wypadnie orzeł drugi raz, trzeci i czwarty. Te zdarzenia wszystkie są połączone z spójnikiem logicznym i, czyli musimy te prawdopodobieństwa pomnożyć i dostaniemy taki wynik, że to jest 3/4 razy 0,55 do potęgi 4. No ile to jest, to zaraz sobie obliczymy na kalkulatorze, ale zanim wyciągnę kalkulator, to zajmijmy się drugim przypadkiem. Tutaj mamy monetę symetryczną, czyli prawdopodobieństwo tego, że wypadną 4 orły z rzędu, no to trzeba po prostu pomnożyć 1/2 przez siebie 4 razy. 50% pomnożyć przez siebie 4 razy. I znowu musimy pamiętać, że tu jest jeszcze ta 1/4, czyli to będzie 1/4 prawdopodobieństwo tego, że wybraliśmy monetę symetryczną razy 0,5 do potęgi 4, no bo to są 4 razy pomnożone przez siebie te liczby. No to obliczmy, ile to jest na kalkulatorze. Włączamy i mamy tak. 3 podzielić na 4 razy 0,55 do potęgi 4. To jest tyle. To może przepiszemy to sobie 0,0686296,875. Czyli to może sobie zaokrąglimy do 0,0686. A teraz drugie prawdopodobieństwo. 1 podzielić na 4 razy 0,5 do potęgi 4. To będzie 0,15625. To zapiszmy to sobie. Może też zaokrąglimy to trochę, żeby nie pisać tylu cyfr, że to jest 0,0156. No i teraz co musimy zrobić z tymi prawdopodobieństwami? Tutaj obliczyliśmy prawdopodobieństwo tego, że wyciągniemy niesymetryczną monetę i 4 razy wypadnie na niej orzeł oraz prawdopodobieństwo tego, że wyciągniemy symetryczną i 4 razy wypadnie na niej orzeł. A w zadaniu pytają nas, jakie jest całkowite prawdopodobieństwo tego zdarzenia, że 4 razy z rzędu wypadnie orzeł, niezależnie od tego, którą monetę wybierzemy. Te zdarzenia wzajemnie się wykluczają, a w zadaniu pytają nas po prostu, jakie jest prawdopodobieństwo, że wypadnie orzeł 4 razy z rzędu. Czy na symetrycznej monecie, czy na niesymetrycznej, to jest wszystko jedno. Teraz musimy do siebie dodać te dwa prawdopodobieństwa, ponieważ pytamy, jakie jest prawdopodobieństwo tego, że zajdzie to zdarzenie lub to zdarzenie, że zajdzie ta sekwencja zdarzeń lub zajdzie ta sekwencja zdarzeń. Czyli ostatecznie musimy po prostu dodać do siebie te dwa prawdopodobieństwa. Czyli ostateczny wynik to będzie 0,0686 dodać 0,0156. No to znowu skorzystamy z kalkulatora. 0,0686 dodać 0,0156, co daje w sumie 0,0842 z 0,0842. Czyli to jest mniej więcej 8%, trochę więcej niż 8% szans na to, że 4 razy z rzędu wypadnie orzeł. Gdybyśmy mieli w worku tylko symetryczne monety, to to prawdopodobieństwo byłoby mniejsze, ale ponieważ część z nich to są monety niesymetryczne, to to prawdopodobieństwo jest troszkę większe w tej sytuacji.